To będzie jak zamiana malucha na Ferrari. Pracownicy 3. Gliwickiego Komisariatu z budynku, który delikatnie rzecz ujmując jest w kiepskim stanie, przeprowadzą się do nowoczesnego, eleganckiego i dobrze wyposażonego lokalu. Warunki, w jakich pracowali do tej pory policjanci z komisariatu przy ulicy Akademickiej, wołały o pomstę do nieba już od wielu lat. Sypiący się budynek, przestarzałe meble i staromodny wystrój na pewno nie pomagały policjantom w pełnieniu służby. Na pewno poprawią się warunki lokalowe. Jest to po prostu przeskok epokowy, że tak się wyrażę. Począwszy od samej dyżurki, poprzez pomieszczenia dla osób zatrzymanych, to są tymczasowe pomieszczenia dla osób zatrzymanych, poprzez siłownię. Jednak już za kilka miesięcy mundurowi z Trójki przeprowadzą się do nowego komisariatu przy ulicy Pszczyńskiej, a wtedy warunków pracy pozazdroszczą im pewnie koledzy z innych komisariatów. Każdy pyta, kiedy zostanie oddany, będzie to już za kilka miesięcy. Każdy się już cieszy, bo naprawdę warunki tutaj, w tym komisariacie, który jest za nami aktualnie, no naprawdę były spartańskie. W przyszłym, w nowym komisariacie będą z pewnością o niebo lepsze. Budynek przy ulicy Pszczyńskiej, który nabrał już konkretnych kształtów, będzie przestronny i elegancki. Wpisze się on w program standaryzacji komend i komisariatów. Na pewno ten komisariat będzie miał nowe barwy, czyli będzie w kolorze szaro, popielato, grafitowo-kremowym. Na pewno będzie miał nowe logo policji, czyli oznaczenie jednolite już dla wszystkich naszych obiektów. Poprawią się zarówno warunki, w jakich przyjmowani są interesanci, jak i warunki pracy samych policjantów. Bardzo dbamy o tak zwaną strefę wejściową, strefę interesantów, gdzie warunki przyjmowania obywateli na pewno są znacznie lepsze niż w naszych obecnie dotychczasowych budynkach. Również ta przestrzeń nasza robocza jest zdecydowanie inna, bardziej funkcjonalna, co poprawia zdecydowanie warunki pracy i dla policjantów, i dla pracowników cywilnych. Obiekt jest trzykondygnacyjny, a w jego pobliżu powstaną parking i garaże. Jeżeli chodzi o wewnątrz, no to mamy całą strefę recepcyjną z punktem obsługi interesantów, oczywiście dyżurkę, pomieszczenia biurowe dla policjantów, szatnie, no i co nie zdarza się w każdych naszych obiektach, bardzo nowoczesną siłownię. Na Pszczyńską funkcjonariusze przeniosą tylko dokumenty. Całe wyposażenie, meble, sprzęt informatyczny będą nowe. Cała wartość tego wyposażenia to kwota 1 800 000, natomiast wszystko związane z robotami budowlanymi to kwota około 13 milionów złotych. Czyli łącznie 14 milionów 800 ta inwestycja nas będzie kosztowała. W nowym komisariacie do dyspozycji policjantów będzie m.in. pokój okazań, czyli miejsce, gdzie przez lustro fenickie rozpoznaje się przestępców, a także dwa pomieszczenia tymczasowe dla osób zatrzymanych. Takich udogodnień na obecnej Trójce nie ma. Prace budowlane będą realizowane do końca tego roku. Potem jeszcze budynek musi przejść odbiór techniczny. Na przełomie miesiąca stycznia-lutego meblowalibyśmy ten obiekt, wyposażali w sprzęt łącznościowy, informatyczny. Do końca pierwszego kwartału na pewno policjanci będą już w nowej siedzibie. Niewątpliwie komisariat trzeci ze wszystkich gliwickich komisariatów najpilniej potrzebował nowej siedziby. Są jednak w Gliwicach inne obiekty, którym również przyda się gruntowny remont. Chcemy się skupić w roku przyszłym na modernizacji Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach. Ten obiekt wymaga już gruntownego remontu wewnątrz. Warunki pracy tam nie są najlepsze. W chwili obecnej trwają czynności zmierzające do zlecenia całej dokumentacji projektowej, tak abyśmy mogli w przyszłym roku podjąć realizację się tego zadania. Również w przyszłym roku planujemy rozpoczęcie modernizacji komisariatu pierwszego w Gliwicach. W uroczystym otwarciu obiektu będą mogli wziąć udział także mieszkańcy Gliwic. Komisariat będzie otwarty, będzie można zobaczyć, co w tym komisariacie policjanci rzeczywiście mają i czym dysponują. Jak również jesteśmy otwarci na dzieci i młodzież ze szkół, które w ustalonym terminie tutaj z komendantem miejscowym na pewno zawsze będą mogły do tego obiektu wejść i zobaczyć, jak naprawdę policja pracuje. Lokalizacja komisariatu przy ulicy Pszczyńskiej wydaje się być strzałem w dziesiątkę, bo niesłynąca z najlepszej opinii dzielnica być może stanie się bezpieczniejsza. Działkę pod budową nowego komisariatu przekazał gliwicki samorząd. Jest on też po części właścicielem nieruchomości przy ulicy Akademickiej. Jaka przyszłość czeka wysłużoną kamienicę, na razie nie wiadomo. W jednym budynku, obok komisariatu, znajdują się także mieszkania, co może znacznie utrudnić dalsze gospodarowanie obiektem.